Poznaliście już funkcjonowanie grodu i zadania, jakie spełniał stołów w grodzie. Wraz z rozwojem społecznym zmieniał się rodzaj zabudowy i obrony siedzib mieszkalnych. Powstawały baszty i basteje w otoczeniu murów obronnych. Zmieniał się standard życia, gdyż doceniano komfort mieszkania w przestrzennych pomieszczeniach zamkowych. Na wzgórzu zamkowym w Kościu mieściła się piastowska wieża mieszkalno-obronna z drugiej połowy XIII wieku. Dziś na dziedzińcu widoczny jest jej zarys oznaczony ceglanym czworobokiem z podporami. Pomieszczenia Muzeum Ziemi Kozielskiej znajdują się w południowym skrzydle wzgórza i są pozostałością autentycznych piwnic zamkowych. Nazwa wzgórza zamkowego, tak zwanego Palatium, gdzie mieścił się główny budynek księcia, pochodzić może od rzymskiego wzgórza Palatynu, najstarszej osady rzymskiej założonej przez Romulus. Palatium zazwyczaj używano do nazw na halowe, prostokątne budynki wznoszone przez wczesnopiastowskich władców w Polsce. W zamku mieściły się komnaty władcy, sala reprezentacyjna i kaplica zamkowa. Zamek oprócz potrzeb mieszkalnych spełniał również funkcje reprezentacyjne, a przepych widoczny w detalach kasetonów sufitowych, doboru malowideł naściennych, wyposażenia wnętrz, obrazów rodowych, luster czy kominków dodawał właścicielowi prestiżu i uznania w oczach gości. Przyjmijmy, że w dolnej części zamku mieściły się pomieszczenia gospodarcze, takie jak magazyny i spiżarnie, pełne różnorodnych skrzyń, beczek, worków i żywności, które zapewniały odpowiednią temperaturę dla przechowywanych produktów. Z pewnością tu mieściła się również kuchnia i stąd noszono dania do sali jadalnej lub komnat władcy. Potrawy podawane na stół musiały być ciepłe, dlatego służba mogła dostarczać dania bocznym wejściem, obecnie pozostałością klatki schodowej widocznej w recepcji tuż przy wieży widokowej. Zamek był połączeniem przestrzeni prywatnej i publicznej. Na parterze mieściła się sala reprezentacyjna, gdzie właściciel zamku odbierał hołdy, rozstrzygał spory, prowadził narady i przyjmował gości. Nie mniej ważna była sala biesiadna, w której spożywano wspólne posiłki. W pomieszczeniach zamkowych znajdowała się kancelaria dworska, w której pisano dokumenty potrzebne do sprawnego funkcjonowania zamku. W górnej części zamku znajdowały się pomieszczenia prywatne, przeznaczone do wypoczynku, sypialnia, a także pokoje dla domowników, gości czy służby i straży. W zamku nie mogło zabraknąć pomieszczenia zwanego łaźnią. Mogłaby to być wnęka z kamienną misą odprowadzaniem wody na zewnątrz lub ceramiczne misy z baniami ciepłej i zimnej wody, które przynosiła służba. Kąpieli można było zażywać w drewnianej bali z dodatkiem ziół i wody różanej. Toaletę w średniowieczu nazywano wykusza, odsłoniętego cienkimi ściankami na lekkich spornikach po zewnętrznej stronie zamku. Dzięki takiej konstrukcji nieczystości odprowadzane bez kontaktu z murami zamku do płynącej przy zamku fosy. Zamek posiadający wiele okien potrzebował umiejętnego rozprowadzania ciepła do ogrzewania komin. Często budowano kominki czy zdobione piece kaflowe. Znane było ogrzewanie z pieców rozprowadzających ciepło od spodu. Gromadzone ciepło z paleniska przekierowywano do komnat. Ciepło zatrzymywały rozmieszczone na ścianach barwne tkaniny i wyprawione skóry zwierzęce, które pełniły jednocześnie funkcję dekoracyjną. Czymże byłby zamek wysokolicznych mieszkańców? Najczęściej zabudowy wokół zamku nazywano podgrodziem, które z upływem czasu zmieniało się w miasto. Mieszkańcy produkowali towary i wyroby rzemieślnicze na potrzeby swojego pana, którym mógł być książę lub kasztelan. Niektórzy z mieszkańców mogli być zatrudniani jako służba w zamku. W zamku przebywali domownicy, czyli najbliższa rodzina pana dworu, osoby ze obsługi kancelaryjnej, np. skarbnik, który zajmował się rachunkami i wydatkami na potrzeby dworu. Oprócz wyżej wymienionych zaliczamy również służbę, taką jak np. stolnik pilnujący prawidłowego nakrycia i podawania do stołu, odźwierny czuwający między innymi, aby nie wygasł ogień w kominkach, krajczyk krojący mięso na porcje, cześnik dobierał odpowiednie szlachetne trunki, a podczaszy nalewał je do dzbanów biesiadników. Stolnik podawał jedzenie na stół, dodatki do głównego dania. W zamku mogli mieszkać rycerze, przygotowujący się do służby swojemu panu, którzy mogli liczyć na jego hojność. Za zebrane wynagrodzenie można było kupić dla siebie zbroję i uprząż dla koni. Średniowieczny zamek był centrum rycerskiego życia.
Tu uczono młodzieńców dobrych manier, w tym opieki nad damami dworu. Wpajano obowiązujące zwyczaje dworskie, tu kształtował się etos rycerski. Gościnność leżała w naturze władców. Na przyjęcia, ale też by omawiać strategię współpracy, zapraszani byli możnowładcy, rycerze związani z hołdem, jak również przyjaciele. Podróżni, przybysze, mogli to być na przykład zakonnicy, wędrowni grajkowie, rycerze chcący wziąć udział w turniejowych szrankach. Władca im częściej organizował festyny, turnieje rycerskie czy biesiady i tańce, tym większą zaskarbiał sobie wdzięczność uczestników zabaw. Okazując swoją gościnność i bogactwo szerokiemu gronu, pozyskiwał nowych zwolenników i wzbudzał chęć rywalizacji o wpływ wśród swoich rywali. Najbardziej popularną rozrywką na dworach była gra w szachy. Grywano również w karty lub po zajęciu wygodnych miejsc w sali kominkowej wysłuchiwano opowieści wędrowców. Bywało, że wybierano z bogatych zbiorów dworskiej biblioteki lekturę, którą odczytywano na głos. Późnym wieczorem rozchodzono się do snu. Komnaty sypialniane były podzielone dla mężczyzn i dla dam. Noce bywały chłodne, gdyż ogień w kominkach rozpalany był jedynie w ciągu dnia. Łóżka zasłaniane były baldachinami, a senni domownicy i goście nakrywali się skórami. Bywało, że zakładali czepki na głowę. Witam na warsztatach. Opowiedziałam Wam o zamku. To teraz ja już mam część zamku zbudowanego. Dokończę budowę. Wy możecie w domu zbudować albo z klocków Lego, albo z drewnianych klocków najlepiej. Możecie zobaczyć, jak wyglądały średniowieczne zamki. Dla Was, od Was zależy inwencja. Możecie zrobić własny zamek wymyślony. No tutaj dołożymy klocki. Zobaczcie, tutaj takie wykończenie zamku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę udanej zabawy. Do zobaczenia przy następnych warsztatach.